Witam wszystkich w ten piękny, słoneczny dzień. Powiemy dzisiaj o złotej regule, w jaki sposób świadkowie Jehowy ją rozumieją i czy rzeczywiście ta wielka miłość w zborze świadków Jehowy jest naprawdę widoczna. Jest to temat rzeka, dlatego niestety będzie on troszeczkę trwał, ale postaram się w miarę możliwości streszczać. Świadkowie Jehowy mają dobrą opinię o sobie, wręcz bardzo dobrą. Szczycą się wielką miłością w zborze, czy to przemówienia, czy to publikacje. Bezustannie praktycznie ci, którzy je czytają, są zalewani takimi stwierdzeniami oznajmującymi, jak pełni miłości są świadkowie Jehowy. Na przykład w Strażnicy z 2007 roku, z 15 sierpnia, strona 26, czytamy tak. Jehowa miłuje sprawiedliwość, słudzy Jehowy są najbardziej miłującymi się, zjednoczonymi, pokojowymi oraz praworządnymi ludźmi na ziemi. Można by się zatem spodziewać, że tacy ludzie naprawdę, kontakt z nimi będzie no, czymś niesamowitym, czymś, co wzbogaci nas pod względem duchowym. Albo Strażnica 2009 rok, 15 listopada, strona 20. Tytuł: Wzrastajmy w miłości braterskiej. Miłość panująca w społeczności prawdziwych chrześcijan nie ma sobie równej. Jak magnes przyciąga żelazo, tak ona jednoczy sługi Jehowy i pociąga szczere osoby do religii prawdziwej. Magnetyczna miłość, coś pięknego, coś, co wpływa, nie można przejść obok tego obojętnie. Ale czy rzeczywiście tak jest? I jeszcze książka Oddawaj cześć Bogu, strona 144. Darzcie jedni drugich żarliwą miłością, taki jest tytuł rozdziału. I czytamy tak. Kto po raz pierwszy przychodzi na zebranie świadków Jehowy, często jest pod wrażeniem widocznej wśród nich miłości. Dostrzega ją w serdecznym powitaniu i przyjaznej atmosferze. Tak, ten, kto pierwszy raz przychodzi, to rzeczywiście jest w centrum uwagi i ktoś taki odczuje takie zainteresowanie, ale przeważnie w jakąkolwiek grupę się nie wejdzie. Jak się jest pierwszy raz, no to jeżeli chcą oni tą osobę jakby mieć u siebie w grupie, no to będą, wiadomo, tak ją traktować. Jak się dzieje potem, to jest też nieco inaczej. Niestety. Ale czy taka autoreklama jest stosowna? Księga Przysłów 27:2, czytamy tak. Niech inni cię chwalą, a nie ty sam swoimi ustami. Ktoś obcy, a nie twoje własne wargi. Nie chodzi więc o to, żebyśmy sami się klepali po ramieniu, jacy to jesteśmy bardzo dobrzy, a świadkowie Jehowy jednak przez swoje publikacje ciągle to robią. Ciągle niejako mówią o tym, jak wspaniałą, jak super są religią, tylko dlaczego tyle milionów osób od nich odchodzi? Dlaczego tylu ludzi jest nieszczęśliwych? O tym oczywiście nie powiedzą. Przynajmniej nie powiedzą prawdy. Czego nie robili pierwsi uczniowie? W Biblii nie przeczytamy o tym, że głosili samych siebie, że my, apostołowie, jesteśmy najlepsi. Nasz zbór w Jerozolimie jest niesamowity. Przyjdźcie do nas, zobaczycie, jak przywitamy was serdecznie i jak jest super na naszych zebraniach. Nie chwalili się tym, ile nabudowali wspaniałych budynków, czy jak wspaniałe pisma napisali, jak one są pięknie ozdobione. Apostoł Paweł w liście do Galatów 6:14 powiedział tak. Co do mnie, obym się nigdy nie chlubił, chyba że palem męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego świat dla mnie zawisł na palu, a ja dla świata. Więc był on przeciwny temu, żeby chwalić siebie samego, żeby chlubić się czymś innym, oprócz krzyżem albo palem Jezusa Chrystusa. Świadkowie Jehowy tak nie postępują. Oni głoszą samych siebie. Nawet ta kampania, co była teraz, czy nawet jeszcze trwa, o ogłaszaniu tej strony jw.org, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania życiowe. Okazuje się, że w internecie, na stronie jw.org, a nie w Biblii.
Więc autoreklama, tego niestety można się spodziewać. Świadkowie Jehowy rzucają niejako wyzwanie innym grupom czy innym ludziom. Pokażcie nam inną grupę, która tak bardzo się miłuje. W 97 roku był wydany taki traktat, czy wszyscy ludzie będą się kiedyś wzajemnie miłować. I w podtytule Miłość bliźniego naprawdę istnieje powiedziano tak. W dziele Encyklopedia Kanadiana zauważono, działalność Świadków Jehowy stanowi odrodzenie i przywrócenie pierwotnego chrystianizmu praktykowanego przez Jezusa i jego uczniów. Wszyscy są braćmi. Przepraszam, muszę zamknąć, jakieś dziecko siedzi. O, już jestem. Ale sprawdziłem tą encyklopedię, bo to jest encyklopedia internetowa i nie znalazłem tego cytatu, więc może jest ona na takiej zasadzie jak Wikipedia i każdy tam może coś dorzucić od siebie i być może sami dołożyli tego typu cytat. Wątpię, żeby jakaś encyklopedia, która chce mieć być uważana za obiektywną, żeby niejako określiła, że Świadkowie Jehowy stanowią odrodzenie, przywrócenie pierwotnego chrystianizmu, czy uznałaby ich za religię prawdziwą. Wydaje się to nieprawdopodobne, żeby coś takiego, jakakolwiek szanująca się encyklopedia zrobiła. Ale no, trzeba było zrobić wszystko, żeby niejako znaleźć takie potwierdzenie. Jeśli chodzi o samo to wyzwanie, że Świadkowie są najlepszą taką grupą, najbardziej się miłującą, to liderzy tej grupy, ciało kierownicze, nie ma praktycznie porównania, przynajmniej od czasów sędziego Rutherforda. Nie mogą oni odwiedzać innych kościołów, innych grup. Większość z nich nigdy nie była w żadnym kościele, w żadnej grupie, więc z kim tak naprawdę oni się porównują, że są tacy najlepsi? Nie mają praktycznie doświadczenia pod tym względem. Z jakimi standardami się porównują, żeby wyciągnąć takie wnioski? To jest tak jak, załóżmy, że umiem ładnie malować, chociaż to jest niestety nieprawda, i narysowałbym piękny obraz, albo no, jakiś obraz bym narysował, i w pustej galerii powiesił ten jeden obraz. I bym powiedział, mój obraz jest najpiękniejszy z całej galerii, nie ma drugiego takiego jak ten mój. I to by była prawda. Bo byłby tylko ten jeden obraz, nie byłoby niczego do porównania. Ale dołóżmy jeszcze 2000 innych obrazów. Czy ktoś nawet z artystów, szanujących się jakichś malarzy, powiedziałby, o, mój obraz jest najpiękniejszy z całej galerii spośród tych 2000 obrazów. Raczej zostawiłby taką ocenę innym ludziom i być może oni by doszli do tego, ale raczej mała szansa, że ktoś sam wychwalałby własne obrazy. Raczej mało kto by się na to odważył. Więc to samo takie potwierdzanie siebie to jest podobne do takiego właśnie artysty, który widział tylko swój jeden obraz i niejako go reklamuje po świecie, że to jest coś najlepszego, że nic lepszego się nie znajdzie. Czasami ktoś uważa, że w innym zborze będzie lepsza atmosfera, że być może ten mój zbór jest taki jakiś nie bardzo, a może jeżeli zmienię zbór, to tam będzie inaczej, będzie duchowo i będzie piękna, wspaniała atmosfera. Można łatwo to sprawdzić, bo nie jest tak niestety. Należałem do 5 zborów, całkowicie różnych, w różnych miejscach, a odwiedziłem jeszcze kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt za te 15 lat. Zatem odwiedzanie innych sal królestwa, poszukiwanie
w poszukiwaniu takiej wielkiej miłości, którą Towarzystwo Strażnica chce wmówić całemu światu, również okaże się takie bezowocne. Nawet jeżeli ktoś znalazł takie poczucie przynależności czy akceptacji do Świadków Jehowy, to później dojdzie do wniosku i zauważy, że ta miłość jest taka warunkowa i akceptacja, bo jeżeli świadek nagle zacznie się opuszczać w służbie kaznodziejskiej, przestanie tyle głosić, no to zobaczy, że czy na przykład przestanie tak regularnie chodzić na zebrania, to ta miłość współbraci też zacznie tak zanikać. A kiedy dana osoba całkowicie przestanie chodzić na zebrania, to miłość całkowicie przestaje istnieć. I tak jest. Znam osoby, które są nieczynne, które przestały chodzić na zebrania i po prostu nikt się nimi już nie interesuje. Tak wynika miłość w wydaniu Świadków Jehowy. Złota reguła. To jest temat rzeka. Jest to taka uniwersalna nauka. Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie. To jest według przekładu Nowego Świata, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset 12. Wydaje się, że ludzie, którzy mają się za jedynych chrześcijan, powinni być w czołówce tych, którzy przestrzegają tej właśnie dobrej nowiny, tej złotej reguły. Powiedziano dlatego wszystko, co chcecie. Dlaczego? Albo zatem, jak podają niektóre przekłady. To znaczy, że wcześniej podano powody, że kontekst wskazuje na pewne powody. A kontekstem jest 7 rozdział od początku aż do wersetu 11. Zobaczmy, co tam napisano. Przestańcie osądzać, żebyście nie byli osądzeni. Bo jakim sądem osądzacie, takim będziecie osądzeni. I jaką miarą odmierzacie, taką wam odmierzą. Tego mogą spodziewać się osoby, które nie stosują się też do złotej reguły. Czemu więc patrzysz na słomkę w oku twego brata, a nie bierzesz pod uwagę belki we własnym oku? Albo jak możesz powiedzieć do swego brata, pozwól mi wyjąć słomkę z twego oka, gdy w twoim własnym oku jest belka? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z własnego oka, a wtedy będziesz wyraźnie widział, jak wyjąć słomkę z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, ani nie rzucajcie swych pereł przed świnie, żeby ich czasem nie podeptały nogami, a obróciwszy się nie poszarpały was. Stale proście, a będzie wam dane. Wciąż szukajcie, a znajdziecie. Wciąż pukajcie, a będzie wam otworzone. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje. Każdy, kto szuka, znajduje. Każdemu, kto puka, będzie otworzone. Doprawdy, któryś człowiek wśród was, jeśli go syn poprosi o chleb, poda mu kamień? Albo jeśli go poprosi o rybę, czyż poda mu węża? Jeżeli więc wy, chociaż jesteście niegodziwi, umiecie dawać swym dzieciom dobre dary, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebiosach, da dobre rzeczy proszącym go. Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie. Te powody, które podał Jezus, są jasne. Ludzie nie mieli osądzać się nawzajem, chrześcijanie nie mieli tego robić, a jeśli już osądzali, to musieli liczyć się z tym, że taki sąd, jaki oni egzekwują względem innych ludzi, taką miarą też zostanie im odmierzony. Czasami można by zwracać uwagę na jakieś szczegóły, jak niezgadzanie się w pewnych poglądach z niedoskonałymi ludźmi, ale nie branie pod uwagę, że w naszym oku jest belka nienawiści do ludzi, belka braku miłości, belka osądzania innych jako niegodnych życia, jako tych, którzy są odrzuceni przez Boga. Strażnica z 2001 roku, z 1 grudnia, mówi, reguła, przestrzeganie złotej reguły wymaga aktywnego działania, wyświadczania dobra drugim.
Przypuśćmy, że ludzie stosowaliby się do niej w życiu codziennym i troszcząc się o bliźnich i śpiesząc im z pomocą. Czy świat nie byłby lepszy? Z całą pewnością. Tylko jeżeli złota reguła wymaga aktywnego działania, to dlaczego świadkowie Jehowy, swoich dawnych braci, którzy zostali wykluczeni za inne poglądy, nie za grzechy, tylko za to, że nie zgadzali się z ich elitarnym ciałem kierowniczym? Dlaczego wyrzucają poza nawias? Dlaczego mówią, że złota reguła nie ma tutaj zastosowania? Jeżeli przestrzeganie złotej reguły wymaga aktywnego działania, to znaczy, że jest bardziej wymagające. Bardziej wymagające od tego, żeby nie czynić drugiemu, co tobie niemiłe. Przestrzeganie tej złotej zasady zmienia podejście człowieka. Powoduje, że w naszym sercu pojawia się taka szczerość, pojawia się bezstronność, potrafimy sprawiedliwie też podchodzić do naszych bliźnich. Daje to taką moralną równowagę. Jest jakby takim balansjerem w zegarku, takim kołem zamachowym, które sprawia, że ten zegarek ani nie śpieszy, ani nie spóźnia się. Więc jeżeli chcemy równowagi moralnej, to nie możemy sobie wybierać, a do tego zastosuję do tego, tej osoby złotą regułę, do tego narkomana, któremu chcę wręczyć strażnicę, ale do swojego brata, nawet cielesnego, ona już nie ma zastosowania, bo to już nie jest mój bliźni. O to chodzi właśnie w tej teologii ciała kierowniczego, że pewnym osobom nie należy wyświadczać dobra. Pewne osoby są skazane już za życia na śmierć. Moja rodzina, będąca świadkami Jehowy, twierdzi, że mnie kocha. Pasywnie. A dobra reguła, złota reguła wymaga aktywności. Więc jakim sposobem można kochać kogoś biernie? Jaki to ma sens? Jak to można zrobić w ogóle? Ja nie wiem, jak oni to rozumieją. Strażnica, 2001 rok, 1 grudnia, strona 3. Czy pragniesz, by traktowano cię z szacunkiem, sprawiedliwie i uczciwie? Tak. Ja bym chciał, żeby tak było. I sam staram się tak traktować ludzi, ale świadkowie Jehowy nie traktują mnie ani z szacunkiem, ani sprawiedliwie, bo nie wysłuchali nawet moich powodów, ich to nie interesuje, ani uczciwie. Strażnica, 2007 rok, 1 grudnia. Decyzje przysparzające szczęścia. Ogólnie znana jest podobna sentencja, mająca jednak formę zakazu. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. Aby unaocznić, jak bardzo różni się ona od złotej reguły, rozważmy przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie. Pewien Żyd, dotkliwie pobity, leżał półżywy na drodze. Widzieli go kapłan i lewita, ale przeszli obok. W żaden sposób nie przyczynili się do cierpień tego człowieka. Można by więc powiedzieć, że postąpili zgodnie z zaprzeczoną wersją złotej reguły. Czyli nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Natomiast podróżujący tamtędy Samarytanin zatrzymał się, by pomóc. Opatrzył rannego i zabrał go do gospody. Postąpił wobec niego tak, jak sam chciałby zostać potraktowany. Podjął działania zgodne ze złotą regułą. Dokonał właściwego wyboru. Jak jednak świadkowie traktują tych, którzy odeszli od ich religii, nie porzucili Boga ani Chrystusa, nie zaczęli prowadzić grzesznego życia, ale po prostu odeszli od ich religii? Czy traktują ich tak jak ten kapłan i lewita, czy traktują ich tak jak Samarytanin? W ich wypadku nie można nawet powiedzieć, że postępują zgodnie z zaprzeczoną wersją tej złotej reguły, dlatego że nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. A czy oni jednak nie czynią tego, czego w rzeczywistości nie chcieliby dla siebie? Świadkowie Jehowy przechodzą obok swoich dawnych braci, przechodzą obojętnie, bez uczuć, bez uśmiechu. Uśmiech znika. Czasem nawet przechodzą na drugą stronę ulicy, żeby tylko
nie widzieć tej osoby. Boją się podać ręki, powiedzieć dzień dobry. Ich wzrok, jak nieraz widzę, patrzy gdzieś w próżni, a jak patrzy na nas, to z jakąś odrazą, z jakąś nienawiścią. Tak jakby nagle odlecieli, utracili świadomość. To jest taki mętny wzrok osoby takiej zawieszonej w próżni. Jeżeli nie potrafią wtedy myśleć, to co to oznacza? Czy tak traktuje się bliźniego? Czy tego uczył Jezus? Czy tego uczyły Ewangelie? Niedawno odwiedziłem mojego brata, który mieszka na wsi. Chciałem mu pomóc w sprzedaży czosnku, ponieważ nie ma praktycznie stałej pracy. Akurat byliśmy już przed Krakowem i wysłałem mojemu bratu SMS-a takiej treści. Cześć, jesteście dziś w domu, jesteśmy przed Krakowem, wpadlibyśmy po więcej czosnku, są zamówienia. Chcieliśmy tylko wziąć ten czosnek, żeby go po prostu sprzedać wśród naszych znajomych. Ale posłuchajcie odpowiedzi, jaką dostałem od mojego brata. Owszem, jesteśmy w domu. Trzy kropki. Ale chcemy być wierni zasadom, które uważamy za słuszne, które znasz i których kiedyś sam przestrzegałeś. Robienie czegoś wbrew to wystawianie się na brak błogosławieństwa, które odczuwamy tu naprawdę w dużej mierze. Jak najbardziej, twoja żona i córka mogą wpaść, jeśli uszanujesz nasze zdanie i chwilę zorganizujesz sobie czas. Choć nie myśl, że herbaty nie dostaniesz, bo ci podam. A mamy nadzieję, że ten stan nie będzie trwał długo i że wrócisz, choć z pewnością nie będzie to proste. Tego SMS-a otrzymałem, kiedy jechałem samochodem i nie czułem go. Dopiero go odczytałem, kiedy już byłem całkiem w innym miejscu i kiedy tą sprawę załatwiliśmy. Gdybym go przeczytał w trasie, to bym się 10 razy zastanowił, czy rzeczywiście chcę tam przychodzić, bo to było coś strasznego, zarówno dla mnie, jak i dla całej mojej rodziny. Nasz cel był tylko taki, wziąć ten czosnek i stamtąd pojechać. Ale co się stało dalej, to jest też bardzo, bardzo ciekawe, jak zostaliśmy przywitani. Podjechaliśmy na tył domu, rozpakowujemy się, czekamy minutę, dwie minuty, trzy minuty. Nikt do nas w ogóle nie wyszedł. Wchodzimy w próg. No i tam moja żona z córką się z nimi przywitali. Nawet moja żona mówiła, że nieproszeni goście idą. Ale ja zapytałem mojego brata, czy podamy sobie chociaż ręce, to on powiedział, nie, znasz zasady. Ja mu powiedziałem, znam zasady, ale biblijne, a one nie uczą czegoś takiego, żeby bracia nie mogli podawać sobie ręki. No to wtedy tam zaczął coś mówić o zasadach organizacji, które ceni i tak dalej. Patrzył na mnie z taką odrazą, z taką niechęcią, jak na demona jakiegoś. A później już sami zaczęli dyskusję, kiedy już odjeżdżaliśmy. Jego żona powiedziała, że męczę ich swoją postawą, że odrzuciłem Boga. Pytałem je, z jakiej organizacji czy religii jestem. Powiedziałem, że jestem chrześcijaninem, że Charles Russell też powiedział, że jeżeli jacyś ludzie chcą innej nazwy niż chrześcijanie, to ktoś taki niegodny jest w ogóle nazwy, nazywać się chrześcijaninem. Ale praktycznie nie dało się zbyt wiele powiedzieć, no bo i tak nie słuchali tego, co człowiek ma do powiedzenia. Zatem Świadkowie Jehowy, czy pragniecie takiego traktowania, takiego, którymi traktujecie swoich dawnych braci? Czy oczekujecie takiego traktowania? Powinniście go pragnąć, jeżeli tak postępujecie. Powinniście go oczekiwać. Powinniście oczekiwać odrzucenia, samotności, nazywania siebie odstępcami od wiary. Zobaczcie, jakie to jest niesprawiedliwe, jakie to są podwójne standardy. Kiedy katolik zostaje Świadkiem Jehowy, czego oczekuje? Oczekuje, że nic się nie zmieni. Oczekuje, że jego rodzina dalej będzie go traktować tak jak dawniej, że będą rozmawiać, że będą zapraszać się dalej,
że nic się tak naprawdę nie zmieni, że nie zburzy to ich relacji między sobą. Ale jeżeli Świadek Jehowy chce zmienić z kolei religię, to musi się liczyć z tym, że zostanie odrzucony. Odrzucony przez wszystkich swoich braci, przez wszystkich swoich przyjaciół, przez całą swoją rodzinę, która też jest świadkami Jehowy. Jakie to są podwójne standardy. Powinniście się wstydzić takich podwójnych standardów. W Księdze Przysłów, 20 rozdział, werset 10, powiedziano: dwojakie odważniki i dwojaka efa, obie te rzeczy są dla Jehowy obrzydliwością. Takie postępowanie jest obrzydliwe. Sami oczekujecie zrozumienia od swojej katolickiej czy innej rodziny, która nie jest świadkami Jehowy. Ale nie jesteście w stanie zdobyć się na podobne zrozumienie wobec kogoś, kto opuszcza religię świadków Jehowy. Takie postępowanie nie podoba się Bogu i świadczy o naprawdę niezrozumieniu nawet i tego wersetu, niezrozumieniu Biblii. Ciało kierownicze jednak cały czas wmawia wam, że to jest ok, że takie podwójne standardy są dobre. Moja mama, kiedy została świadkiem Jehowy, to jej mama, czyli moja babcia, powiedziała, że się jej wyrzeka, że nie jest jej córką i tak dalej, i tak dalej. Jak to na wsi jest, kto został świadkiem Jehowy, to zawsze na języki go brali. Ale lata minęły i wszystko jest jak dawniej. Wszystko praktycznie wróciło do normy. Moja teściowa z kolei została spoliczkowana przez własną matkę, kiedy ta się dowiedziała, że ona się ochrzciła u świadków Jehowy. Ale lata minęły, czy jakiś czas minął i kontakty między nimi są normalne. Jednak kiedy ja zdecydowałem się, że nie będę już świadkiem Jehowy, nie mam kontaktu praktycznie ze swoją rodziną. Moi bracia nie odzywają się do mnie wcale, a próba pomocy mojemu bratu okazała się błędem jednak po prostu. Nie spodziewaliśmy się takiego potraktowania, ale tak niestety się dzieje wśród ludzi, którzy nie cenią tak naprawdę i nie rozumieją tego, co mówi Biblia. Nie rozumieją tej właśnie złotej reguły. W Strażnicy z 2008 roku, z 15 maja, na stronie 11, artykuł "Wciąż czyńcie dobrze", czytamy tak: jedynie takim odnoszeniem się do bliźnich możemy dowieść, że należymy do grona prawdziwych naśladowców Chrystusa, czyli takim zgodnym ze złotą regułą. Więc mam pytanie, czy ktoś, kto opuścił świadków Jehowy, nadal jest dla nich bliźnim? Czy można nazwać kogoś, że już nie jest bliźnim? Czego uczył Pan Jezus? Jezus powiedział, że takie jest znaczenie prawa i proroków. To znaczy, że cel prawa, suma, istota w ogóle całego Starego Testamentu do tego właśnie się sprowadza, żeby miłować Boga, miłować bliźniego, czynić drugiemu tak, jakby samemu chciało się, aby nam czyniono. To jest właśnie znaczenie prawa i proroków, czyli takich rzeczywistych podstaw służenia Bogu, tych zasad, na których to wszystko się opierało. Napomnienia proroków do czystego wielbienia również dotyczyły takiej miłości w różnych sytuacjach. Ale ciało kierownicze tworzy własne luki w prawie Bożym. Dlaczego? Żeby obejść te wyraźne nakazy, które znajdują się w Biblii. Człowiek, którego ogłoszono, że nie jest już świadkiem Jehowy, on nie może wytłumaczyć powodów swojej decyzji. Nikogo tak naprawdę ze świadków nie obchodzi to, dlaczego on przestał być świadkiem. Dlatego, że świadkom wmawia się cały czas, że albo ktoś jest świadkiem Jehowy, albo jest praktycznie grzesznikiem. Więc jeżeli ktoś opuszcza świadków Jehowy, no to znaczy to, że jest grzesznikiem i trzeba trzymać się od niego z daleka.
Zatem stworzenie takiej luki w prawie Bożym, że są ludzie, którzy nie są naszymi bliźnimi, służy temu, żeby wyrzucić niewygodne osoby poza nawias, nie tylko grupy wyznaniowej czy religii, ale też poza nawias własnej rodziny. Ex-świadkowie Jehowy nie są bliźnimi dla świadków Jehowy. Złota reguła ich nie dotyczy. Zatem świadkowie nie rozumieją tak naprawdę tych dwóch najważniejszych przykazań, zarówno miłości do Boga, jak i miłości do bliźniego. Bo jak mówi pierwszy list Jana, że kto nie miłuje swojego brata, którego widział, jakże może miłować Boga, którego nie widział. Z kolei list do Rzymian, 13 rozdział, 9 i 10 werset, mówi: miłość nie wyrządza zła bliźniemu, dlatego miłość jest wypełnieniem prawa. Nie wyrządza zła, nie jest obojętna. Inna wersja tej złotej reguły znajduje się w Ewangelii Łukasza, 6 rozdziale, wersecie 31. I brzmi tak: i jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo. Co to znaczy tak samo? To znaczy tak samo. To znaczy dokładnie w ten sam sposób. Biblia mówi, żeby ograniczyć kontakty z grzesznikami. Trudno, żeby jakaś grupa chrześcijan tolerowała na przykład osobę, która żyje z kimś bez ślubu, czy jest homoseksualistą, a uważa się dalej za chrześcijanina i nie widzi w tym nic złego. To z kimś takim, wiadomo, kontakty towarzyskie będą ograniczone, ale i tak grupa starałaby się napominać taką osobę, że ona robi źle, napominać go jak brata. Bo jednak byłoby to bardzo niewłaściwe, żeby niejako przestać upominać taką osobę, skoro ona czyni źle. W liście pierwszym do Koryntian 5:11, które świadkowie używają, żeby wytłumaczyć, dlaczego odrzucają takie osoby, które przestają być świadkami Jehowy, apostoł Paweł pisze: ale teraz wam piszę, żebyście przestali się zadawać z każdym, kto jest zwany bratem, a jest rozpustnikiem, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo człowiekiem rzucającym obelgi, albo pijakiem, albo zdziercą, żebyście z takim nawet nie jadali. Sześć cech, sześć określeń człowieka, który naprawdę jest zły, jest niegodziwy, ma grzechy na sumieniu, nie ma tutaj powiedziane o żadnych jego poglądach. I powiedziane, żeby z takim jakby nie jadać, nie spoufalać się. I to jest zrozumiałe. Tego właśnie uczy Biblia. W liście drugim Jana 9:10-11 z kolei czytamy o tym, kto wysuwa się naprzód i nie trwa w nauce Chrystusa, czyli jest jakby antychrystem. Nie chodzi tutaj o nauki jakiegoś wyznania czy jakiejś religii, tylko nauki Chrystusa, Jego słowa przekazane w Ewangeliach. A w szerszym znaczeniu też słowa z Pisma Świętego. Więc osoba, która odrzuca Chrystusa, to niepozdrawianie takiej osoby byłoby właściwe. W czym chodzi tutaj też właśnie o takie pozdrawianie, jak było w czasach starożytnych, które praktycznie znaczyło, to Kairo znaczyło pokój, czy jak Kairo Kaisar oznaczało, to była wersja jakby grecka, coś jak Ave Cezar, oznaczało jakby życzenie takiego pokoju i poparcia. Więc trudno, żeby komuś, kto odrzucił Chrystusa, życzyć jakby takiego pokoju i pokazać, że popiera się jego postępowanie. Ale nie chodzi tu nawet o to, żeby mówić dzień dobry takiej osobie. Wtedy to pozdrawianie oznaczało znacznie więcej niż oznacza dzisiaj. Ale świadkowie wykorzystali, w zasadzie ciało kierownicze wykorzystało ten werset, żeby wmówić świadkom Jehowy, że wysuwanie się poza naukę Chrystusa dotyczy też tego, co tych zmiennych nauk wyrażanych przez
przez nich samych, czyli przez ciało kierownicze. Nie można się oczywiście z tym zgodzić, bo jest tam wyraźnie mowa o naukach Chrystusa. Ciało kierownicze samo wysuwa się poza naukę Chrystusa i dlatego dobrze jest z nimi właśnie ograniczyć kontakty. To wyjdzie człowiekowi na dobre. Ale używane wersety te są po to, żeby oddzielić, odedrzeć jakby niewinnych ludzi od własnych rodzin. Jest to też pewna forma nacisku, forma kontroli i manipulacji. Jezus nie zalecał swoim uczniom wykluczania synagogi. To robili faryzeusze, to robił Sanhedryn, oni tam rządzili, więc tego typu podejście nie występowało w pierwotnym zborze. Strażnicy z 81 roku, jak zapatrywać się na wykluczenie ze społeczności? Na stronie 6 czytamy tak. W pierwszym stuleciu naszej ery Żydzi pod panowaniem Rzymian nie byli upoważnieni do wymierzania kary śmierci, ale winnego pogwałcenia prawa mojżeszowego można było wykluczyć z synagogi. Inni Żydzi mieli unikać, wręcz wystrzegać się człowieka, który został tak surowo ukarany. Wiadomo na przykład, że drudzy nawet nie mogli załatwiać z nim transakcji handlowych poza sprzedaniem mu środków niezbędnych do życia. I na stronie 6 w akapicie czytamy dalej w przypisie: od tego czasu traktowano go jak umarłego, nie wolno mu było uczyć się z innymi, nie można było utrzymywać z nim żadnych stosunków towarzyskich, ani nawet pokazywać mu drogi. Wprawdzie mógł kupować podstawowe środki potrzebne do życia, ale zabraniano jedzenia i picia z nim. To jest cytat z książki The Life and Times of Jesus the Messiah. Dobrze, to jest cytat z książki, jednak dotyczy on wykluczania z synagogi przez odstępczych Żydów, a nie przez chrześcijan. Więc stosowanie zasad odstępczego judaizmu do chrześcijan to jest całkowite nieporozumienie. Jezus powiedział, że grzesznik ma być jak poborca podatków i jak człowiek z narodów. Więc wykluczało to nieżyczliwość, dlatego że poborcy podatków, oni byli w narodzie żydowskim. I człowiek musiał, chcąc nie chcąc, z nimi mieć jakiś tam kontakt. A poza tym ludzie z narodów, czyli poganie, z nimi normalnie można było załatwiać sprawy, żyli oni też normalnie w Izraelu, nie musieli być koniecznie prozelitami, miała być właśnie życzliwość dla takich osób i nawet prawo o tym się rozpisywało, jak tego osiadłego przybysza należy traktować. Na pewno nie tak, jak świadkowie Jehowy nas traktują, tak zwanych odstępców, którzy tak naprawdę nie są odstępcami od Boga, od Chrystusa czy od Biblii, tylko od tej religii. Poza tym, co jest też ciekawe, wykluczani z synagogi mieli być sami uczniowie. W Ewangelii Jana 16, od 1 do 4 czytamy: powiedziałem wam to, żebyście się nie zgorszyli. Wykluczą was z synagogi. Doprawdy nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia świętą służbę dla Boga. Ale postąpią tak, gdyż nie poznali ani Ojca, ani mnie. Lecz powiedziałem wam to, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam to mówiłem. Świadkowie Jehowy, chociaż nie zabijają tych, którzy od nich odchodzą, to jednak sprawiają, że dana osoba jest martwa. Martwa za życia dla swojej rodziny, że jest martwa dla innych. A to jest jeszcze bardziej czasami dotkliwe. Ja stałem się martwy dla moich braci, chociaż mam do nich dużo sympatii, nie czuję do nich jakiegoś gniewu czy jakiejś urazy. I tysiące, miliony osób jest w tej samej sytuacji. Czy świadczy to o tym, że świadkowie Jehowy stosują się do złotej reguły? Czy świadczy to o tym, że rozumieją, co to tak naprawdę znaczy, żeby traktować innych tak, jak sami chcieliby być traktowani? Świadkowie Jehowy spełniają proroctwo na dni ostatnie, przynajmniej dwa proroctwa. Jedno dotyczy tego, że powstaną fałszywi prorocy. Osobiście nie znam religii, która
wypowiedziałaby więcej fałszywych proroctw niż świadkowie Jehowy. Więc są wybitni pod tym względem. Ale drugi list do Tymoteusza, 3:5, mówi, że a to wiedz, iż w dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. Albowiem ludzie będą, i tu na przykład mówi wyniośli, czyli uważający, że my jesteśmy lepsi niż inni. Będą niewdzięczni. Na przykład matka wychowała dziecko jako świadka Jehowy, a później matka zrozumiała, że to nie jest jednak prawda i odeszła. I ta matka została sama. Dziecko już do niej nie przychodzi. Wnuki, prawnuki, już nie zna ich nawet, zostaje na starość sama. I musi trwać tak jakby do samego końca. To oznacza też, że są nielojalni względem swojej rodziny. Rozbijają rodziny. Kiedyś walczyłem przeciwko temu określeniu, ale dzisiaj wiem, że tak jest. Wiem to z doświadczenia. Są wyzuci z naturalnego uczucia. Przykład The Amplified Bible mówi tutaj, że są bez naturalnych albo ludzkich uczuć. Niewrażliwi i nieludzcy, podaje w nawiasie. Bo to jest nieludzkie, żeby... Naturalne uczucia to są przede wszystkim uczucia, jakie wiążą krewnych, jakie wiążą rodzinę. To jest naturalne. Ojciec kocha dziecko, matka kocha córkę, dalej idąc, teść kocha zięcia. Ale praktycznie to się nie dzieje. Świadkowie Jehowy są uwarunkowani i ta niewrażliwość jest w nich wszczepiona. I wiedzą, że kiedy nadejdzie to ogłoszenie na zebraniu, to ich niewrażliwość się odpala i to jest praktycznie to unikanie się rozpoczyna. Inna sprawa to nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, czyli nieubłagani albo niedopuszczający do rozejmu, czy nie dający się udobruchać. Nie ma dyskusji. Jeżeli ktoś przestaje być świadkiem Jehowy, to jest niegodziwy, jest zły, jest w świecie szatana i jest najgorszą, po prostu mędą, jaka tylko jest na świecie. Oszczercy. Nazywanie kogoś odstępcą jest praktycznie oszczerstwem. Jeżeli nie jest to udokumentowane, że dana osoba naprawdę porzuciła Chrystusa, to nie można nazywać kogoś odstępcą, bo jest to oszczerstwo. Niemiłujący dobroci. Dobroć to aktywna postawa. To nie jest tylko prawość, ale dobroć to jest wykraczanie poza to, co jest niezbędne. Więc traktowanie takich osób nawet, że tylko w sytuacjach krytycznych mogę pomóc komuś, kto nie jest już świadkiem Jehowy, to nie jest dobroć. To nie jest dobroć. Ktoś taki nie miłuje dobroci. Nieprzejednani. Nie da się też z nimi rozmawiać, nie da się wytłumaczyć im tego w żaden sposób. Nadęci pychą. Są świadkowie Jehowy i reszta grzeszników. To jest pycha. I wreszcie zachowujący formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzający się jego mocy i od tych się odwróć. Forma zbożnego oddania, czyli forma pobożności. Jeżeli ktoś nie miłuje bliźniego, to nie jest prawdziwie pobożny. To nie jest pobożny człowiek, to jest ktoś, kto udaje. Jezus sam ostrzegł w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza w 12 wersecie, że z powodu wzrostu bezprawia miłość większości oziębnie. I jest to prawda, jeśli chodzi o większość świadków Jehowy w stosunku do swoich dawnych braci. Jest to bezprawie, oderwanie ludzi od ich rodzin, od ich matki, od ich braci, od ich dzieci czy wnuków. To jest bezprawie. To burzy miłość wśród ludzi. Księga Izajasza, 58 rozdział, werset 7, to jest taki apel zarówno do mojej rodziny, jak i do wielu rodzin świadków Jehowy. Chlebem swoim podzielcie się z głodnymi, udzielcie schronienia ubogim bez dachu nad głową, przyodziejcie nagiego, gdy go zobaczycie i nie odwracajcie się od kogoś, w kim płynie wasza krew. Niestety świadkowie są
znani z tego, że odwracają się od swoich krewnych, od kogoś, w kim płynie ich własna krew. O złotej regule można by bardzo dużo mówić. Sami zatem starajmy się przestrzegać tej złotej reguły. Może to sprawi, że ci ludzie też zrozumieją, na czym polega miłowanie Boga i traktowanie innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Pozdrawiam serdecznie.